Z tego, co pamiętam, to byłem bardzo, byłem dobrym dzieckiem. Zawsze rzeczy składałem w kosteczkę, taki byłem, no. Już w podstawówce widziałem, że zaczynam się stawać taki inny. Jakbym wszedł w taki wir bycia fajnym, bycia takim, jak są kumple. Zależało mi bardzo na tym, żeby dobrze o mnie myśleli. Miałem też dużo kompleksów, bo byłem bardzo otyły. Takie pragnienie, żeby mnie akceptowali, żeby to się pojawiło. I Pan Bóg i Kościół jakoś wybitnie nie był obecny. Na początku. Początek podstawówki. To pamiętam taki zachwyt, jak siostra zakonna opowiadała nam o świętej Faustynie Kowalskiej, o świętym Stanisławie Kostce, to zwłaszcza pamiętam. Mówiła, że on codziennie po szkole szedł do kościoła. I ja pamiętam, zamarzyłem sobie wtedy, że chciałbym takim być. Pamiętam, Pan jest pasterzem moim, pieśń na rekolekcjach. A potem to już mało pamiętam religii. Czyli tak po Komunii Świętej. Tak już to szło, tak. Nie byłem ministrantem, a chciałem być ministrantem, ale się nie odważyłem. Chciałem być ministrantem, ale się nie odważyłem, żeby o to poprosić. No i tak na religii już bardziej przeszkadzałem. Wszedłem w taki rytm bycia z kolegami i bardzo brałem to, co mi proponował, nie wiem jak to nazwać, świat, telewizja. Tak jak patrzę na swoją młodość, byłem bardzo nieuświadomiony co do niektórych spraw, takich zasad tego, jak ktoś gdzieś tam z góry łatwo manipuluje. Różne głupie filmy, takie, mam ochotę powiedzieć i powiem, kretyńskie komedie o głupich studentach, którzy myślą, że życie sprowadza się do imprez, seksu. Filmy, które lansowały przemoc. Pamiętam taki zachwyt dresiarstwem, że dres, paker, myśmy nazwali misiek, którego się wszyscy boją, to jest ktoś. I to były autorytety. Potem autorytety trochę związane z muzyką, której słuchałem. Ja też akurat chodziłem do plastyka. To się mówi środowisko artystyczne. No to też, no. Fajny artysta nosi długie włosy i pije wino na wałach w Rzeszowie. Akurat, no. No i takie ideały. Taka głupota, niedojrzałość. Dziewczyna to bardziej przedmiot. No bo oglądam taki film, w którym najważniejsze jest to,
żeby dziewczynę, przepraszam, ale tak to jest używane, zaliczyć. I dopiero pamiętam przy bierzmowaniu zaczęła się przemiana. Wtedy pomyślałem sobie, że mam szansę wrócić do tego, za czym tęsknię, co mi towarzyszyło, gdy byłem dzieckiem. Bo zawsze miałem wyrzuty sumienia, że robię coś nie tak. Pan Bóg dał mi przyjaciela, kogoś takiego, kto potrafił powiedzieć tym wszystkim trendom nie. I wtedy się odważyłem i poszedłem za tym, przy tym bierzmowaniu. Nie ja szukałem, przynajmniej z początku, tylko wydaje mi się, że bardziej ja byłem szukany, bo najpierw to dotknięcie myślą i ten zachwyt nad kapłaństwem, bo od tego się zaczęło, przyszedł z zewnątrz. Bo na mojej drodze życia stanął taki kapłan, który świadectwem swojego życia bardzo mnie zachwycił. I zapragnąłem być taki jak on i zacząłem się wtedy zastanawiać, czy może to jest dla mnie, czy to moja droga. Ja się czuję tak, jakby Pan Bóg mi zaproponował redemptorystów. Jakbym zapytał, gdzie, a On mi daje redemptorystów. I dopiero będąc u redemptorystów, ufając, że oni mają być moją drogą, a więc moją tożsamością, dopytuję się, to kim jest redemptorysta? Kim są redemptoryści? Jacy są redemptoryści? Bo jacy oni są? Taki w pewnym sensie mam być ja. Bo wierzę, że to jest wola Pana Boga. No przecież nie dałby mi zakonu, w którym mam się męczyć do końca życia, tylko dał mi zakon, w którym chcę, żebym się spełnił, nie? Wypełnił to swoje powołanie. To nabieranie formy. Ale formy Jezusa. Czyli myślenie tak jak Jezus. Czucie tak jak Jezus. Pragnienie tego, co pragnął Jezus. Postępowanie tak, jak postępował Jezus. W tym się streszcza formacja. Że staje się nowym człowiekiem na wzór Jezusa. Jest coś, o czym marzę, żeby to powiedzieć światu. Ale żeby to powiedzieć światu, sam muszę na 100% być tym przeniknięty. Czyli to,
że nie ma nic bardziej wartościowego od Jezusa i Jego miłości. I nic nie da większego szczęścia. Jeden z ojców z Austrii, z Oberpullendorf, który tam pracuje, jak go pytałem, jak wygląda jego praca tam z ludźmi, powiedział mi, że największym zainteresowaniem cieszy się adoracja Najświętszego Sakramentu. I tyle. A tam jakieś pewnie uwielbienie temu towarzyszy. Nie jakiś, nie wiem, koncert ewangelizacyjny, który też jest piękny. Nie jakaś poradnia specjalna, jakaś akcja charytatywna. Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. GPS na życie. To jest wskazówka, jak iść, gdzie iść. Słowo Boże codziennie. Jeżeli je rozważam, medytuję, modlę się nim, to potem przychodzi kontemplacja. Czyli patrzę z perspektywy Słowa Bożego na wydarzenia danego dnia. Na osoby, które spotykam. I w tym momencie spotykam Jezusa w drugim człowieku. Myślę, że spotkanie Jezusa w drugim człowieku to jest coś bardzo wyjątkowego, coś dla nas, redemptorystów, ważnego. Że myślę, że redemptorysta musi być blisko drugiego człowieka. Drugi człowiek na to czeka. Ludzie, którzy tutaj mieszkają koło nas, koło seminarium, kiedy pojawi się kleryk na dróżkach różańcowych, to po prostu mają radość na tydzień. Może przesadzam, ale się bardzo cieszą. Bo nie potrzebują tego, żeby być z nimi, posłuchać. A jak ja ich słucham, to ja wiem, czego im trzeba. I taka symbioza. No a poza tym Jezus sam mówi, że On jest w tych najmniejszych. Kiedy weźmiemy do rąk taką drobną, cieniutką gałązeczkę, bardzo łatwo jest ją złamać. Kiedy weźmiemy ich już 10, 15 i więcej, trudniej jest je złamać. W pewnym momencie nie da rady ich złamać. I myślę, że to jest jeden z takich dobrych, znanych obrazów wspólnoty. To jest wspieranie siebie w powołaniu,
i umacnianie siebie w powołaniu. Dlaczego? Choćby najprościej, co mi bardzo często pomaga, kiedy przeżywam jakiś trud, problem, z czym się zmagam i porozmawiam o tym ze współbratem, to nawet to, że wypowiem na głos te swoje problemy przed kimś, to sama jego obecność czasem daje mi ulgę. Jeszcze większą pomocą jest to, kiedy on się podzieli podobnymi przemyśleniami, albo kiedyś przeżył coś takiego i może dać jakąś radę i wskazówkę na to, jak to przeżywać. Bo czasem towarzyszy mi taka myśl, kiedy przychodzi trudniejszy moment, trudniejszy czas, jak przeżyć całe życie, no będąc zakonnikiem. I widzę ojców, którzy już mają po 80 lat, 90 i dalej trwają, są wierni, modlą się, potrafią dalej mieć pasję, potrafią uśmiechnąć się i być radosnymi, potrafią być jak taki dobry dziadek. Wspólna rekreacja, spędzanie czasu razem, wyjazdy w góry, wspólne ferie to jest bardzo ważna rzecz we wspólnocie, która pomaga nam tak odetchnąć, zrelaksować się. Oprócz takich wyjazdów i takich możliwości jest też możliwość takiego rozwoju w sferze kultury. Bardzo przychylnie patrzy się na przykład na wyjazd do teatru, na wyjazd do filharmonii. Ostatnio byliśmy na koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie. To fakt, że oprócz kulturalnego wydarzenia to była też modlitwa, bo to jest takie piękne wydarzenie. No ale nie było problemu, nawet przełożony z nami pojechał i też się świetnie bawił. Więc myślę, że to jest ważne, że jeżeli chcemy być blisko drugiego człowieka, no to trzeba też żyć i kulturą, i turystyką, i rekreacją. Niektóre talenty chciałby się realizować na przykład poprzez podjęcie konkretnych studiów, szkoły i rezygnuje się z takiej realizacji, bo idzie się do seminarium. Ale tu w seminarium, ja się o tym przekonuję, że mam tyle zaangażowania i możliwości do rozwijania talentu, że czasem mam wyrzuty sumienia, że je zaniedbuję. Na przykład nauka śpiewu, którą mamy, schola, różne adoracje, które mamy okazję przygotowywać. No to wszystko jest miejscem, gdzie mogę rozwijać swoje dary, talenty. Mieliśmy ostatnio odpust duchowski i przygotowywaliśmy taki wieczorek maryjny. Zaangażowaliśmy osoby świeckie, przygotowywaliśmy to 2 miesiące. Mogłem się poczuć niemal jakbym grał w zespole, a potem wykonać to przed publicznością, prawie jak na koncercie. Co roku mamy przedstawienie teatralne, sztukę. Przecież to przygotować, zagrać. Ja zawsze marzyłem, żeby grać w teatrze. Studia filozoficzne były dla mnie wielką niespodzianką i takim darem ze strony Pana Boga, bo w życiu świeckim nigdy bym nie wybrał takich studiów teologicznych, które właśnie rozpoczynają się filozofią, tym bardziej bym nie wybrał filozofii. I naprawdę są one pasją, są czymś, co mnie rozwija, co poszerza moje myślenie,
co pozwala mi odkrywać takie przestrzenie rozumowania, myślenia, postrzegania świata, na które nigdy bym nie wpadł. To są takie głębokie myśli. To jest takie mądre. Te pięć dróg Tomasza. To jest prawie że banalne. Ale odpowiednio wykorzystane i uświadamia innemu człowiekowi, no to, że ten świat, no, musi mieć jakiś początek. I to jest takie w pewnym sensie pasjonujące, że wiem, że Pan Bóg wie, jaki ja jestem, gdzie jest moja pełnia, gdzie jest pełnia mojego szczęścia. Dał mi tą drogę, a ja cały czas szukam i odkrywam, czym to jest. Czyli tak jak powiedziałem wprost, szukam swojej tożsamości i wierzę, że ona jest tutaj. I rzeczywiście z czasem, choć to dopiero 3 lata, to widzę coraz więcej rzeczy, które w redemptorystach mnie zachwycają, które są mi bliskie. Myślę, że śluby zakonne, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa mają służyć temu i służą temu, żeby już tu żyć Królestwem Niebieskim, Królestwem Bożym, z sercem tylko dla Boga, bo tak będzie przecież w niebie, gdzie już ani nie będziemy się żenić, ani za mąż wychodzić. Czyli z sercem dla Niego, z Nim jako największym skarbem i totalnie Jemu posłuszni, wiedząc, że Jego wola jest miłością. Teraz inna sprawa, że przełożyć te śluby zakonne na to życie takie codzienne, na to zmaganie się z tym, że tak, mam żyć Królestwem Bożym, ale dalej jestem mężczyzną, a kobiety wokół piękne. A dzieci takie fajne, i rodzina, i dom, i takie ciepło. Bo tak myślę, że powołanie zakonne, powołanie do czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, że to jest powołanie, które przerasta człowieka. Myślę, do małżeństwa też. Całe życie z jedną osobą. Która się starzeje, która ma wady. Że to są powołania, które przerastają nas i są do przejścia tylko w perspektywie Bożej i z Bogiem. On da tą łaskę, żeby przez to przejść. Pamiętam, że tego dnia, kiedy złożyłem pierwsze śluby, jeden z ojców zadał mi pytanie: jak się czujesz? Nie czekał na odpowiedź, bo zaraz dodał: to, jak się dzisiaj czujesz, jest bardzo ważne. Przypomnij sobie to, kiedy będziesz przeżywał coś trudnego. Kiedy w przyszłości może zwątpisz w swoje powołanie, albo będziesz się zastanawiał, no, przecież mi to, nie wiem, nie daje szczęścia, no różne myśli. I ten dzień, pamiętam Eucharystię, że bardzo się denerwowałem, ale po złożeniu ślubów to był dzień wielkiej, wielkiej radości. Thank you.
Ślubo to dla mnie przede wszystkim oddanie się Panu Bogu, zaufanie Jemu i zawierzenie, taki wyraz wielkiej ufności w to, że On jest w stanie zaspokoić każdą moją potrzebę i jest w stanie dać mi piękne życie. Przede wszystkim chciałbym być kimś, kto pomaga innym odkrywać to, że Bóg ich kocha i że w Bogu znajdą to, czego od zawsze szukali. Taka postawa wolności, która bierze się z tego, że ja wszystkie bagaże tego życia oddałem. Nie mam nic, mam tylko Pana Boga, to jest mój skarb. I z tego płynie taka radość, taka wolność, taki... Mi się to kojarzy z kimś, kto tak prawie lata na ziemi, nie? Tak fruwa. Taka iskierka, która gdzieś grzała. Ale cały czas pytałem Pana Boga, czy to rzeczywiście to. I jeden z takich bardzo poważnych motywów to było to, że ja odkrywałem w Słowie Bożym wezwanie Pana Boga, który mnie zaprasza, wzywa na tą drogę. I gdybym nie wybrał tego, to wiedziałbym, że robię coś wbrew sobie. Że czuję inaczej, że rozumiem inaczej, że intuicję mam inną. Nie każdy sobie może na to pozwolić, ale tak... Stanąć na chwilę trochę z boku życia i świata i popatrzeć na niego z dystansem i się zastanowić, o co tu chodzi? Jaki to jest sens? Mam na imię Tymoteusz, jestem z Rzeszowa. W zgromadzeniu jestem od 3 lat. Rok temu złożyłem pierwsze śluby zakonne, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W tej chwili jestem w seminarium, w trakcie studiów przygotowujących mnie do święceń kapłańskich. I z grubsza to tyle.